Na to święta Amerykanie wydadzą 28 miliardów dolarów, więcej niż rok i dwa lata temu. W tym czasie ponad 2,5 miliarda dolarów idzie na kwiaty, 1,5 miliarda na przeróżne prezenty, a 68 milionów dolarów na okolicznościowe kartki. W tym dniu zdecydowanie dominują te tradycyjne, niewysyłane za pomocą Internetu. Ze względu na pandemię, według ostatnich badań, ponad połowa Amerykanów zamierza spędzić go w domu wśród najbliższych. W USA Dzień Matki zaczęto obchodzić na początku XX wieku dokładnie w 1908 roku. W pierwszej wersji jednak amerykański kongres odrzucił możliwość uznania tego święta za państwowe, w odpowiedzi żartując, że trzeba by było także ustanowić oficjalny Dzień Teściowej. W 1914 roku prezydent Wilson podpisał specjalną proklamację, która wprowadziła Narodowe Święto na cześć mam. W ostatnich dekadach bardzo się jednak one skomercjalizowało. W Stanach Zjednoczonych jednak to jeden z najważniejszych i najpopularniejszych dni w roku w przypadku świętowania. Dla Dziennika Związkowego Jan Pachlaski.